Szanowni Państwo, od kilku tygodni już twierdzimy, że będzie dobrze. Rozpoczęliśmy nowy cykl w Codziennym w Poznaniu, właśnie zatytułowany w ten sposób: Będzie dobrze, i pod tym hasłem przeprowadzamy nasze rozmowy. Niedawno całkiem do życia wróciły przedszkola i było to wielkie wydarzenie w życiu każdego rodzica, moim również, na naszym fotelu. Pani Ewa Miśkiewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Pani Ewo, jest Pani założycielką, dyrektorką przedszkola Twórcze Misie. Tak. Do którego, to mogę się chyba prywatnie przyznać, mój syn również uczęszcza. No i od poniedziałku, którego? 25? Tak, 25 dzieci wróciły znowu do przedszkola. Tak. Dużo trzeba było przygotować? No to był najtrudniejszy etap jakby powracania do rzeczywistości innej. Na tamten dzień 25 było inaczej niż dzisiaj, jak nagrywamy ten program. I był przede wszystkim duży strach przed stworzeniem zarówno procedur, jak i wyznaczeniem reguł, które te procedury spełnią, i ile tych mechanizmów jest potrzebnych, a co naprawdę jest przesadą. A w którym momencie w ogóle dostała Pani jakiekolwiek takie wytyczne, że trzeba zrobić to, nie wolno tego, wolno to? Ile Pani miała czasu na przygotowanie? Znaczy to jest tak, od 6 maja miały ruszyć wszystkie przedszkola. Wydaje mi się, że 30 kwietnia jakoś w tych granicach był rząd, wtedy ogłosił, że można wrócić. I w Poznaniu, to było no prawie właśnie miesiąc wcześniej, przed naszym otwarciem. W momencie, kiedy wszyscy epidemią byli jeszcze sparaliżowani, czekaliśmy na szczyt, na rozwój, wydawało się to w ogóle niemożliwe i straszne. Straszne pewnie i dla rodziców, i dla nauczycieli. Dla każdego, kto miał, i dla kadry, która jest obsługowa, administracyjna, że przed chwilą nie mogliśmy wychodzić z domu, a w tej chwili mamy wracać do normalnego życia. A po przeczytaniu tych wytycznych, no okazało się, że to nie będzie normalne. Mhm. I były one na tyle ogólne i były zaskoczeniem. Myślę, że to najbardziej sparaliżowało i wystraszyło wszystkich. W jaki sposób przygotować to wszystko, jak utrzymać reżim, rozumiejąc je wprost, no było bardzo trudne, jakby niewyobrażalne, jak przedszkole miałoby wtedy funkcjonować. Ale oczywiście człowiek może się dostosować do wszystkiego. To prawda, ale też jakby... Ja nie wiem, czy w tych wszystkich wytycznych jakby ktoś wziął pod uwagę to, że mamy do czynienia z dziećmi. Dokładnie, z żywą materią. I największym problemem było uzyskanie jakby przełożenia tych wytycznych z urzędowych wymogów na realną rzeczywistość. Czyli z języka urzędowego na język ludzki. Na ludzki. Oczywiście w tej sytuacji no, pomaga koniec języka i trzeba się pytać. Nie wszystkie urzędy same umiały, ale starały się pomagać, tak? Nie wszyscy tymi wytycznymi byli trochę oszołomieni, tak ujmę, ale wymiana między koleżankami, dyrektorami żłobków i przedszkoli, każda coś tam. Tak, wspierałyśmy się i każda sobie jakieś tam pomysły podpowiadała. No niemniej jednak ten reżim jest i go nie można powiedzieć, że nie jest. Jest u nas w przedszkolu, panie chodzą w przyłbicach, dzieci w maseczkach nie chodzą, czego wszyscy się obawiali na początku, ale za to dzieci u nas przebierają się, jak pani dobrze wie, po wejściu do przedszkola w inne rzeczy. Tam wyprasowane, tak. Wyprasowane, odkażone, klapki mają takie, które zawsze łatwo przemyć, zdezynfekować. Jest ograniczona ilość dzieci na salę. Baliśmy się, co zostanie po wyniesieniu tych rzeczy takich, których nie da się dezynfekować. No okazało się, że zostało bardzo dużo. Jednak. Ku naszemu zdziwieniu. Wystarczająco, zwłaszcza na tę ograniczoną ilość dzieci. I w zasadzie no, obiady przyjeżdżają tak, jak przyjeżdżały, tylko pan zostawia je, po prostu nie wchodzi do nas. No właśnie, bo my też nie wchodzimy, rodzice też nie wchodzą do przedszkola. Wysoka higiena musi być zachowana, ale no,
U nas na przykład nie było problemów takich dużych, higienicznych, jak chodzi o te sprawy łazienkowe, które zawsze są chyba taką najsłabszą, ponieważ u nas są i ręczniki jednorazowe cały zawsze rok. Zawsze były. Zawsze były szczoteczki jednorazowe, mydło antybakteryjne, takie dla dzieci było cały czas, także tego nam nie zabrakło i do tego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, to nas nie przestraszyło. Natomiast samo tworzenie procedur, niewpuszczanie rodziców do przedszkola, dezynfekowanie, pamiętanie o tych wszystkich krokach, także w poniedziałek zarówno dzieci, jak i my byliśmy bardzo stremowani, ale stres, trema minęła po jakichś 2 godzinach i radzimy sobie. Dzieci zachwycone, to mogę po swoim dziecku stwierdzić, że on twierdzi, że jemu to się tak podoba, że dla niego mogłoby tak zostać, bo jest 5 pięcioro dzieci w przedszkolu tak i jest. Jemu się to strasznie podoba, ale od przyszłego tygodnia będzie więcej. Tak. A czemu rodzice się najbardziej obawiali? Była jakaś taka obawa, która się najczęściej pojawiała? To znaczy, jakby z moich pierwszych takich pomysłów, no, pozostawało w myśli to, że rodzice boją się, że jednak nie utrzymamy tej higieny i dojdzie do przekazania choroby. Ale w tej chwili, na dzień dzisiejszy, po tych 5 dniach, dochodzą mnie sygnały, że rodzice nie obawiają się absolutnie zachorowania. Obawiają się tego reżimu i co w tym przedszkolu, w tej nowej rzeczywistości dzieci spotka. To znaczy wyobrażają sobie wyznaczone na podłodze kwadraty, w którym dziecko może się poruszać, że może ma jedną zabawkę na cały dzień, jeden klocek na przykład. W taki sposób odbierają to tak, jak jest napisane w wytycznych. Bo pojawiły się zresztą przez chwilę takie obrazki chyba z Francji, jak dzieci na boisku szkolnym siedzą właśnie w wyrysowanych kwadratach 2 metry od siebie. I rzeczywiście nam rodzicom to fizyczny chyba ból sprawił taki obrazek. Na pewno, no bo to by było jak za karę. Kto chciałby swoje dziecko na coś takiego skazywać? Ale z drugiej strony dzieciaki chyba bardzo się szybko przystosowały i załapały klimat w przedszkolu. Czy mają z czymś problem? To znaczy, powiem tak, dzieci przyszły przygotowane na pewno przez rodziców i nauczone pewnie już w wyniku tych 3 miesięcy pobytu i rozmów o koronawirusie i tym, że nie mogły wychodzić normalnie i normalnie funkcjonować. Także były przygotowane, że trzeba zachować odległość, że trzeba myć ręce. Ja weszłam raz do łazienki. Dzieci w pierwszy dzień myły ręce według obrazka. To znaczy, że zapamiętały to sprzed 3 miesięcy, kiedy wieszałyśmy jeszcze przed zamknięciem przedszkoli, już była taka sytuacja, że trzeba było dzieci uczyć myć rąk w odpowiedni sposób i te dzieci w ten sposób myły. Także dzieci szybko się adaptują i zawsze jakby przychodząc do przedszkola mają pewien reżim, no bo muszą się dostosować do planu dnia. I ten plan dnia dostosowują sobie do siebie, tak? W tym odnajdują siebie i tak samo bardzo łatwo odnalazły się tutaj. To jest na razie 5 dzieci, no ja myślę, że z następną 5 będzie tak samo. No tak, bo to w przyszłym tygodniu już trochę więcej. To są teraz w tej chwili zajęcia tak zwane opiekuńczo-wychowawcze, czyli nie jest realizowany plan. Podstawa programowa. No właśnie, edukacyjny. Mhm. Ona została. No bo wciąż za mało dzieci chodzi, tak? Tak, bo za mało, nie ma jakby obowiązku, żeby dzieci chodziły do przedszkola, ponieważ nie zapewniamy wszystkim dzieciom, tak, miejsc. Więc nie może to tak być, że. Nie może być, że jedne mają tą naukę, drugie nie mają. Stąd jest kontynuowane zdalne nauczanie. Aczkolwiek to jest tak, że no, panie w przedszkolu nie siedzą, nie patrzą przecież w okno, tylko oprócz tej zabawy prowadzą jakieś treści, ale ograniczone jest też ze względu na choćby książki, których nie do końca dałoby się zdezynfekować, prawda? Czyli takie typowe, kartkowe zajęcia w zasadzie się nie odbywają, ale odbywają się, nie ma zajęć dodatkowych, nie ma, jeżeli jest osobny w przedszkolu nauczyciel do języka jednego, drugiego, czy rytmika, czy inne, no to te zajęcia się nie odbywają, czyli dzieci z jednej strony wypuszczone tym długim, na pewno są z tym okresem długim bez kolegów, no i bez zabawek, które są znanowo atrakcyjne po 3 miesiącach, to po prostu korzystają.
A to nauczanie zdalne, jak już nam tutaj jak wypłynęło, bo ja to tam pewnie, ja ze swojej strony mogłabym opowiedzieć, tak, jak to wygląda nauka zdalna z sześciolatkiem. I jakby jakie to jest trudne dla rodzica, który nagle... Dla dziecka. I dla dziecka, bo rodzic po pierwsze się musi odnaleźć w nowej roli, a co gorsza, nawet jak ja się w tej nowej roli bym chętnie odnalazła, to moje dziecko niekoniecznie uważa, że ja mam kompetencje, żeby jego nauczać hiszpańskiego, angielskiego czy czegokolwiek. I no tak ciężko było momentami. Ciężko. A jak rodzice oceniają właśnie to? My przeprowadziliśmy ankietę o zdalnym nauczaniu i ona wypadła bardzo dobrze. Mogła się pani zapoznać z wynikami. Pojawiały się tam dwa czy trzy głosy na tą naszą liczbę, że to nie rodzic powinien Obawiam się, uczyć. Że większość rodziców nie jest nauczycielem i musiał nagle się tym nauczycielem stać. To ale prawda. Trochę inaczej to wygląda u nas ze względu na przedszkole, bo jakby sama podstawa programowa oczywiście wprowadza nowe umiejętności i literki i liczenie i tak dalej, aczkolwiek to chodzi o cały rozwój człowieka. To nie są treści przedmiotowe w ten sposób rozumiane jak w szkole, zwłaszcza w starszych klasach. Bo to jest... Szczęście w przedszkole nawet nie zerówka akurat, więc jakby... Dokładnie. Poza tym treści realizowane są podobne co roku, tylko z rozszerzeniem dostosowanym do umiejętności dzieci. Także... Rodzice chyba podeszli do tego tak dość rozsądnie, czyli jakby nie stojąc nad dzieckiem przez 3 godziny i tak, mówiąc, musisz zrobić trzeba pamiętać, że skupić się dziecku w domu, gdzie jest dużo innych rzeczy, które je rozprasza i rodzic, który też się pewnie stresuje tym, że za chwilę mam połączenie z pracą albo coś muszę napisać, bo już prawda, zaraz będą dzwonić, także to nie jest komfortowa na pewno sytuacja. No ale coś te dzieci robić musiały, nie? No to tak, chyba chodziło też, mam wrażenie, o takie zachowanie jakiegoś takiego minimalnego rytmu i kontaktu, że siedzimy sobie codziennie. U nas różnie to naprawdę bywało. Czasami nam się udało posiedzieć godzinę, ale czasami to było 5 minut. Stąd też dużo pracy, myślę, że wszędzie było jakby dodatkowych, tak? Jakby nieobowiązkowych. To było tak zwanych dla chętnych. Tak, tak żebyśmy. A co dalej? No dalej czekamy na nowe wytyczne. Słyszymy o odmrażaniu w kolejnym, czwartym etapie, czyli basenów i klubów fitness. Ruszyły domy kultury, w których przecież na zajęciach mieszają się dzieci nie tylko z różnych przedszkoli, ale z przedszkoli, szkół, czyli wszyscy zewsząd. I pozostaje pytanie, czy przedszkola i szkoły, bo to szkół dotyczy, nadal zostaną takimi bańkami, jakby, w których ten reżim jest mocny. Jeżeli ktoś do niego podszedł tak, jak jest wytyczne, to on jest mocny, ten reżim, natomiast sanitarny. Natomiast czy on nadal ma taki sens, jak miał uchwalany był 30 kwietnia? Była inna sytuacja epidemiologiczna. Tak, inne wtedy były wytyczne, teraz mamy miesiąc później. Od jutra nie trzeba nosić maseczek w przestrzeniach otwartych. Tak, place zabaw się otwierają. 1 czerwca już na pewno jesteśmy bez maseczek wszyscy. Tak. Czyli co, będziemy mogli w przedszkolu wychodzić w końcu? No właśnie, jest problemem to, że nie mogliśmy wychodzić na spacer. W przedszkolach, które mają swoje place zabaw, musiałyby po każdej grupie dezynfekować, co byłoby przez firmy pewnie bardzo kosztowne, a dla personelu nie wiem na ile możliwe. To ja się zastanawiam, jak można piasek zdezynfekować cały czas, ale wydaje mi się, że no podobno w Hiszpanii wylano jakieś olbrzymie litry chloru i zatruli całą plażę, więc dokładnie. Ale teraz place te osiedlowe mają być otwarte, więc ja sądzę, że i place w galeriach handlowych, także sądzę, że to jest może kwestia kilku dni, że jednak dowiemy się, że już na spacery można wychodzić, można korzystać z placów zabaw. I co za tym idzie, jakiś tam reżim zostanie popuszczony, bo wiem, że były problem, na przykład w szkołach, nie dotyczy to przedszkoli, ale jak z drugim śniadaniem, jeżeli jest reżim sanitarny, nie wolno wchodzić, a dzieci jednak przyjdą, nie wolno przynosić na 3 godziny. Też, no właśnie, nie wolno przynosić, że nie dokładnie, mogą nic wnosić, ani zabawek nawet, które przecież można
można zdezynfekować, a co dopiero jedzenie. No nie można. Ale tutaj obiło mi się o uszy, nie jest to zupełnie potwierdzone, że jednak od poniedziałku dzieci jakieś tam drugie śniadanie będą mogły przynosić do szkół. No więc ja sądzę, że to wszystko zmierza do osiągnięcia jakiejś tam normalności, aczkolwiek też uważam, że jakieś zasady higieny, nawet wysokiej, powinny zostać zachowane. Może nie tak restrykcyjne, ale jednak... Tak. Wszystkim nam to dobrze zrobi, na pewno. Chociaż jak mówią, częste mycie skraca życie. Tak. Pani Ewo, bardzo dziękuję. To i sobie, i pani, i sobie przy okazji też życzę, żeby było dobrze i mam nadzieję, że będzie dziękuję. Dobrze. Bardzo dziękuję. Dziękuję pani Ewa Miśkiewicz z Przedszkola Twórcze Misie była moim państwa gościem. Dziękuję bardzo.